Witam wszystkich z tej strony, Przyczajony Lemur, w kolejnym odcinku gry Imperator Rome. Gramy jako Semnonia. W ostatnim odcinku pomigrowaliśmy trochę i zasiedliliśmy tutaj 5 miast łącznie. Po czym nasz sojusznik Langobardia wezwał nas do wojny przeciwko różnym innym państwom tutaj. Także podnieśliśmy utrzymanie armii i szykujemy się do wojny. Zanim zaczniemy cokolwiek rzeczywiście działać, nasze armie muszą odzyskać morale. W sumie was połączymy chyba w jedną armię. Zerknijmy na limit zapasów. Chyba tym to było. Dajesz 5. Wszędzie jest jakieś 7-8. Ty ważysz dokładnie 2,8, a ty dokładnie 5,8, czyli przekroczą 8. To jednak ich nie będziemy łączyć. Tutaj przydzielimy jakiegoś dowódcę. Dobra, nie widzę nikogo sensownego, kto miałby coś, co by zmniejszyło szanse, że jednostki staną się lojalne wobec tej osoby, więc weźmiemy tutaj po prostu dowódcy z najlepszym skillem w walce. Nie możemy zmienić dowódcy wojsk klanowych, niestety tutaj on ma skill 1 w wojsku i co jest też widoczne tą cyferką, to oznacza skill dowódcy danej armii. To jest druga armia klanowa, trochę mała, ale może się nam przyda. Chaos, ja chcę dostęp wojskowy, ok. Kurde, oni tutaj budują fort. Wejdźmy tam, zanim go zbudują. A tak, i tak już jest pierwszy poziom fortu, bo to stolica. Stolice zawsze mają pierwszy poziom fortu. Ale chyba lepiej, żeby był tylko pierwszy poziom. No i już będąc na tej prowincji, rozpoczynając oblężenie, zatrzymaliśmy proces budowy fortu kolejnego. Oblężenia działają podobnie do tych z Europy Universalis 4, ale na szybko je wyjaśnię dla tych, którzy mogą tego nie kojarzyć. Są fazy oblężeń. Może od drugiej strony zaczniemy. Ok, jest tak. Punkty oblężenia, to nazwijmy. Mamy 2 za to, co już się wydarzyło w trakcie oblężenia. 0 za dowódcę. Jest chyba plus 1 za każde 5 skilla. Tak, plus 1 za każde 5 skilla w dowodzeniu armiami. Blokada. Jeżeli to by była miasto przy morzu, miałoby minus 1. Chyba, żebyśmy ustanowili blokadę morską. Wtedy by wróciło na 0. Jako, że tu jest w ogóle fort, no to jest minus 1 za każdy poziom. I to jest tylko i wyłącznie fort stolicy, więc jest minus 1. Technologie ulepszające oblężenia i wszelkie wyłomy w murach. I ostatni rzut kością, dosłownie tak to się nazywa. I to, co tutaj się wyrzuci... Znaczy, suma tych wszystkich punktów decyduje o tym, co się stanęło ostatnio. I tutaj mamy, że co każdą fazę jest ten rzut kością. On jest dodany do wszystkich poprzednich wartości. Aktualnie tutaj suma jest 1. Jest napisane, co się stanie przy jakiej sumie tych rzutów. Tej sumie punktów oblężenia. Tak, jeżeli jest 1, to jest napisane, że
my stracimy 5% wojska, jeżeli jest 4 w tym momencie, na co jest szansa 7% przy każdej turze, nic się nie zmieni. Przy sumie 5 do 11, na co jest 50% szansy, będzie brak zapasów. Co będzie zwiększało tutaj progres. Oj, mamy bitwę. Tutaj włączyłem umiejętność forsowny marsz, to nic nie kosztuje, ale na czas, kiedy jest aktywna jednostka, ma większe zużycie zapasów, porusza się szybciej, ale nie odnawia w ogóle morale. Mam nadzieję, że zdążymy tutaj pomóc. Pokażmy bitwę. Tutaj widać, obie strony używają tej samej taktyki, ale używa królika. Zobaczmy, co królika kontruje. Wilk albo coś tam, czego nie mamy. Więc wciśniemy wilka, zobaczymy, czy taktyka się przełączy na nową, na wilka, i będziemy ich kontrowali wtedy. Już chyba dostaliśmy wsparcie od kogoś innego. Nie, to nasi też dotarli i jeszcze ktoś chyba, i mamy wilczka. Więc teraz wróg zadaje nam o 10% mniej obrażeń, a my im zadajemy plus 5% więcej, bo skuteczność tej taktyki dla tej armii wynosiła 25%. O, jeszcze tylko 4%. Musieliśmy stracić trochę piechoty. No i zwycięstwo. Straciliśmy 6338 ludzi i zabiliśmy 8268. Tutaj są nasze straty. Straty naszych sojuszników. Ktoś miał ciężką kawalerię. I straty konkretnych przeciwników. Dobra. I tutaj mamy, że nasz dowódca, czyli dosłownie my w tym wypadku, dostaliśmy 5 popularności. I zmęczenie wojną. Zmęczenie wojną widzimy w religii. To zwiększa unrest na państwie i zmniejsza trochę przyrost popularności, ale to dopiero jak będzie wyższy. Dobra. Weźmiemy wojska klanowe, bo one się nie uzupełniają, jeżeli nie są w prowincjach, które należą do mnie i są przeze mnie kontrolowane. Wolelibyśmy, żeby się uzupełnili. I wracając. Mieliśmy tutaj teraz to 28% szansy. Oznacza szansę na poddanie się w danym momencie. Znaczy w danym momencie, jak się zakończy ta faza oblężenia. Jeżeli się nie zakończy teraz, nie będzie ich surrender, czyli poddanie się, na pewno będzie inna z innych opcji. Brak zapasów, brak wody, brak jedzenia, brak wody lub dezercja obrońców. Co zwiększy nam tutaj akumulację oblężenia. Co ułatwi nam, co nam doda tutaj kolejne punkty i będziemy mieli jeszcze większą szansę na to, że wróg się podda w następnej fazie oblężenia. Tutaj jest maksymalnie to 42% w Europie Universalis, tego limitu nie ma. Możemy się zaprzyjaźnić z aptekarzem, albo stracić jego lojalność i go zrywalizować. Możemy się z nim zaprzyjaźnić. Jeszcze by nam podał jakieś trucizny. Chociaż wątpię, żeby tutaj były aż takie rzeczy możliwe. To już bardziej domena Crusader Kings jest. Szkoda, że to miasto nie trafiło pod moją okupację. Fajnie byłoby, gdybyśmy też się dostali. Może jak my będziemy okupowali to, to Langobardia stwierdzi, że jej nie opłaca się tego okupować i nam odda, bo widziałem parę razy w innej mojej grze, że AI po prostu oddawało mi w pewnym momencie kontrolę nad okupowanymi miastami. A tutaj na razie nic takiego się nie dzieje. Barinia prosi o dostęp wojskowy, okej.
Dobra, wiecie co? Jednak wyślemy klan na to oblężenie z powrotem. Bo po co ja mam tracić manpowera, kiedy nie muszę? A tobie wyłączymy forsowny marsz, żebyś odzyskał brakujące morale. Nie mogę opuścić wojny moich sojuszników, dopóki nie minie przynajmniej 36 miesięcy. W tym wypadku to byłby 5 maj 457 roku. I przypominam, to jest data od założenia Rzymu liczona. Czyli aktualnie mamy 299 rok przed naszą erą. Pojawił się mod na warsztacie, który sprawia, że tutaj są obie daty widoczne bez najeżdżania na to. Ale coś wyczytałem, że aktualnie wszystkie mody wyłączają osiągnięcia, nawet te, które nie mają realnego wpływu na to, jak rozgrywka przebiega. Jak to jest w innych grach. Po prostu kwestia tego, że musi paradoks, że tak powiem, uwzględnić, że coś nie jest brane pod uwagę przy sprawdzaniu sumy kontrolnej gry. Dobra, tutaj możemy zdecydować, jak bardzo chcemy zlutować daną prowincję. To jest tak, możemy albo plądrowanie może być łagodne, niech ludzie robią co chcą, albo nikt się nie schowa. Tylko, że teraz tak, ma robot tribal, czy to my? Tak. Bo to jest, okej, tyle dobrego, że... W końcu nas stąd nie odesłałem. W tym momencie my możemy uzyskać te pieniądze. Nasz władca. Tylko czy chcemy tutaj zabijać... Mnie to by zdekolonizowało to miasto. Alaria. Jak mamy zabić czterech? Jak jest tylko dwóch? Nie, dobra. Łagodne plądrowanie nie będziemy zbijać, kiedyś będziemy chcieli to podbić, nie? A, skończył się omen, możemy wziąć kolejny. To jest bardzo leciutki unrest. Tracimy trochę lojalności prowincji. A to jest lojalność gubernatora. Dobra, myślę, że nie musimy brać tego omenu na zmniejszenie unrestu. Dyscypliny też nie, bo już bitwy są wygrane moim zdaniem. Może ten National Population Growth by się przydało. Byśmy mieli 0,84% miesięcznie. Teraz spójrzmy na to tak, mając 18 miast, każdy z nich dostanie 0,24, odpalę kalkulator. To jest 4,32 populacji miesięcznie. Na 5 lat, czyli 48 miesięcy. Ja jeszcze tak. 4,32 na 100. No niespodzianka, to jest 0,0432. I teraz... Razy jeny 60 do 0, escape 60 razy 0,0432 by nam dało 2,5 populacji dodatkowe, czyli nie za wielki przyrost. No nie, to myślę, że weźmiemy ten National Tax ponownie. Z tego co kojarzę, ostatnio właśnie to mieliśmy. Tak.
Dobra. Wracamy do wojny. Czy chcemy jakieś odkrycie robić, czy może poprzemieszczamy? Dobra, przyspieszmy trochę grę. O, tutaj dostaliśmy my kontrolę nad tym miastem, chociaż nie my to oblężyliśmy. Zdążymy tu pomóc? Myślę, że już... A dobra, i tak już dostali wsparcie, raczej sobie poradzą. My ustaniemy tutaj. Możemy stracić prestiż rodzinny albo hajsy. Ten prestiż rodzinny nam coś robi aktualnie? Nic konkretnego chyba. Dobra, więc możemy to utracić, myślę. Tak, stąd tych dwóch tribesmenów, szczególnie tego nie mojej kultury, moglibyśmy przenieść. Nie można migrować w trakcie wojny, no to ma sens. Stąd będziemy chcieli odpalić migrację. Przenosić można do Kalu Koni, dobra. I stąd też przeniesiemy niewolnika. I trzech tribesmenów. Jednego zostawimy. To jest wroga armia, ale ona się wycofuje aktualnie w kierunku swoich ziem. Tutaj jest ta mała, bardzo mała flaga, że oni się właśnie wycofują w trakcie wycofywania się. W Europie czy w Crusader Kingsach jest to bardziej widoczne. Dobra, i... jeszcze jedną stąd. Dobra, myślę, że... O, mamy nielojalnego dowódcę armii. Teraz nie możemy jej wydawać żadnych rozkazów. Możemy przekupić tego wodza klanu, płacąc mu 20 oratory power. Dostanie on wtedy 20 lojalności, ale nadal będzie ją tracił. Zrobienie Exalta to jest jakby wyniesienie go, to on dostanie lojalność i będzie dostawał ją przez 5 lat trochę. Ale pozostali wodzowie klanu będą ją tracić. Dobra, przekupimy go, żeby teraz był lojalny. Bo ja tą armię chciałem wysłać, żeby coś podziałać z wrogiem. Dobra. W sumie jakbyśmy wysłali go na misję prawie że samobójczą, traciłby wojska i nie byłby tak nielojalny przez to potem. Bo aktualnie większość jego lojalności bierze się z tego, że ma lojalne kohorty, czyli wojska.
kim my jeszcze walczymy? Tylko tutaj. No to nie no, wojna już właściwie skończona. Okej. Coś tam, handel z Varinią. Świetne zyski. Poza przepływem dobra, przepływ ludzi też przyspiesza. Koenonia, czyli to miasto. Ma imigrantów, którzy uważają, że lepiej im się powiedzieć tutaj. Możemy dostać 2 tribesmenów albo 4 niewolników. Tutaj Varinia straci 40 opinii o mnie. Dobra, myślę, że weźmiemy tribesmenów. Wy jesteście mojej kultury, religii? Tak. Dobra. Dobra, ktoś tam anulował dostęp wojskowy. Wojna się skończyła, dostaliśmy tutaj jedno miasto. U, tutaj jedno się zdekolonizowało całkowicie. Więc możecie wrócić. Tutaj mamy jednego Freemana. Stąd zaczniemy przenosić populację do Kalu koni i zaraz będziemy mieli kolejną migrację. O, ta Langobardia się trochę tutaj rozrosnęła. Ona chyba dotąd miała tylko granicę wcześniej? Także raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem miast wzięła. Dobra, i kolejną migrację. Czas zacząć. Nowa jednostka. Jedna się osiedli. Teraz ciekaw jestem, czy wy też możecie się osiedlić. Tak, i też po prostu tutaj będzie dodane chyba. Okej. Myślę, że tego Freemana chciałbym przenieść do stolicy. A podeślę tutaj jedną populację, ale w sumie urośnie niedługo jedna kolejna, to nie trzeba się śpieszyć. Dobra. Tutaj mamy 5 populacji, więc będzie trzeba wyłożyć 6. I mamy 10 jednostek migracyjnych jeszcze. Tutaj mamy 6 populacji, czyli 7 trzeba by wyłożyć. Tutaj trzeba by wyłożyć 4, tutaj też 4. Tutaj 5, tutaj też 5, tutaj też 5. Może te dwie prowincje sobie skolonizujemy teraz. Nie, myślę, że na razie skupimy się na tym, na tej prowincji. O, tutaj dwie by były potrzebne i tutaj też.
Dostajesz 7. A tutaj 4, tutaj 4, a tu 2. Czyli akurat wykorzystamy wszystkie 10, kolonizując te 3. Tutaj 4, 4, 2. Dobra. No i oczywiście autosave. Gramy w trybie Iron Man, tak w ogóle na normalnym stopniu trudności. Bez szału tutaj. Wysłać Arbraukowi. Jedenaście sztuk złota. Ale to jest nasz, czy... Wise One? Nie, to jest chyba Wise One Varini. Albo aktualny nasz Wise One straci 10 lojalności. I... nic nam to nie zrobi. Dobra. Jest od tego jakiś skrót klawiszowy? Nie ma, niestety. Dobra. Tą armię klanową wysyłam gdzieś, gdzie jest mniejszy limit zapasów i będą tutaj ciągle tracili wojska, przez co ten nie będzie tracił tak dużo lojalności, bo będzie miał mniej liczebne armie. Okej, okay, i możemy sobie kupić, powiedzmy kupić tradycję wojskową. Mamy tutaj trzy osobne drzewka, one się wzajemnie nie wykluczają, ale każda kolejna tradycja jest o 50% droższa od poprzedniej. Przy czym każdy poziom technologii wojskowej zmniejsza też koszt o 25%. I chwila, bo tutaj ktoś chce nam drewno zakupić. I zgodzimy się na obie te oferty, bo nam drewno nie jest potrzebne, nie mamy w ogóle statków ani jak ich budować nawet. Wracając do tradycji, tak. Podstawowy koszt 800, każda kolejna zwiększa o 400, a każdy kolejny poziom technologii wojskowej zmniejsza o 200. Dobrą taktyką jako bardziej cywilizowane państwa jest zaczekać z pierwszą tradycją, aż będzie się miało pierwszy poziom technologii, no bo to po prostu zmniejszy koszt tej tradycji, ale u nas by to czekanie zajęło zbyt długo, więc zobaczmy, co tu mamy. Ofensywa rydwanów, obrona lekkiej piechoty, minus 15% wagi armii, plus 5% szybsze odnowienie manpowera, 10% morale rydwanów, 15% zmniejszenia kosztu lekkiej kawalerii, 10% morale łuczników, rydwany i lekka kawaleria dyscyplina, czyli lekka piechota, rydwany i kawaleria i łucznicy. I chyba nic specjalnego ponadto, ale szybszy manpower i trochę zmniejszona waga armii, jeżeli chodzi o zużycie zapasów. Tutaj mamy lekką piechotę, rydwany i lekka kawaleria. To jest to samo, co gdzieś tutaj było, z tego co widzę. Wydawało mi się, że też tutaj było zmniejszenie tych kosztów. Większa szansa na zniewolenie i plus 10% wydajności niewolników. Lepsi łucznicy i lekka piechota w lesie. Ciężka piechota, lekka piechota tańsza. Lepsi łucznicy, lekka piechota, czyli lekka piechota, łucznicy. Trochę też na tą kawalerię. Ale tutaj ciekawostką są zniewolenia oraz ciężka piechota. My chyba nigdzie nie mamy w pobliżu żelaza dostępnego, co jest potrzebne do ciężkiej piechoty. Moglibyśmy
tutaj przemigrować trochę i zająć sobie trochę żelaza. Tutaj mamy łucznicy, większy manpower, rydwany i lekka piechota na polanach, umiejętność Reis Levis. Lepsza radość w złych kulturach i szybsze kohorty. Rekrutacja znaczy się. Ciężka piechota, 10% do umiejętności oblężenia, co skraca czas jednej fazy w oblężeniu. I 10% morale całej armii. Wydaje mi się, że tutaj pierwsza opcja by nas interesowała najbardziej. Tutaj też jest ta ciężka piechota, którą niekoniecznie uzyskamy. A tutaj bonusy do kawalerii i rydwanów do mnie przemawiają. I a propos kawalerii, może czas już trochę jej zrekrutować dla naszej głównej armii. Weźmiemy sobie dwie jednostki. A i tutaj mamy cały czas event, zapomniałem o nim. Nasz arbitrator prosi o lepsze biuro. Możemy albo odłożyć na to trochę hajsu. Dostanie on plus 2 charyzmy na 5 lat. Co nam robi arbitrator? Zmniejsza agresywną ekspansję. Nie jest to nam jakieś bardzo pilne. Zbyt dużej tej agresywnej ekspansji nie mamy. Zużyć 25 oratorii power na ten sam bonus. Przy czym dostanie mniej lojalności przy tym. Albo może utracić 20 lojalności. Dobra, myślę, że możemy pozwolić sobie na wydanie tych 34 hajsów. Tutaj się pojawili z eventu. Pytanie, czy dobrym pomysłem jest w ogóle poszerzanie swoich granic w ten sposób, jaki ja to robię. Czyli migracja na małe odległości. Tak, fajnie to wyszło, bo trzema migracjami chyba teraz mam 9 nowych miast, czyli średnio 3 miasta na migrację. Znowu wódz klanowy stał się nielojalny. Także myślę, że znowu po prostu go przekupimy. Czy nam ta korupcja zdąża spadać wystarczająco? Nie, mamy 2 teraz. W ogóle nie spada. Myślałem, że coś tam podstawowo było na jej spadek. Tutaj macie. Nie, nie ma problemów z zapasami, tylko jest zima, przez co jest trochę attrition tak czy siak. Ale wracając do toku myślowego o migracji, czy to się opłaca? Ile ja populacji przez to uzyskałem? Z iloma zaczynałem? Chyba z 30. Więc wychodzi na to, że uzyskałem też jakieś 30. Czyli za każdą nową populację wydałem 10 punktów, nie licząc przenoszeń pomiędzy miastami.
Myślę, że będziemy się trzymać tego sposobu. Centralizacja. Wolelibyśmy jej nie uniknąć, a jej uniknąć, a już na pewno za to nie dopłacać. Więc mniejszy przyrost utraci trochę lojalności, ale nie płacimy za to. Przeniesiemy stąd dwie populacje do Argelii. I stąd trzeba przenieść po 5 populacji aż. Więc w tym momencie równie dobrze można stąd wyemigrować. W sumie emigracja jest dla nas tańsza, zapomniałem. Więc nawet już w momencie przenoszenia 4 populacji się to nie opłaca. No tylko, że kwestia tego, że wymaga to różnych typów powera. Zobaczmy, czy mamy w pobliżu jakieś ciekawe. Dobra, jeszcze. Tutaj mamy po 2 jednostki hempa i livestocka, co by oznaczało, że będziemy mogli albo to przenieść do stolicy, albo ktoś zaraz będzie chciał to od nas importować. Myślę, że to by było dobrym pomysłem, aczkolwiek przydałoby się też dokończyć te prowincje. Dobra, zróbmy tą migrację stąd. Jedną jednostkę jak zwykle zostawimy. Nam zostawia 12 jednostek migracyjnych. Tutaj będzie potrzeba 6, a tutaj 2. Tak tu jest łącznie 1, 2, 5, 6, a to nie coś. Tak, nie. Jest 6, to potrzeba 7. Skup się, skup się. To nam zostawia 3. Tutaj potrzeba 4, tutaj 5. 2, 5. Tutaj są 2 populacje. Dobra, będzie to trochę rozdzielone. Ale raczej nic złego się w związku z tym nie stanie. Drugi klan też już ma 10-tysięczną armię. Opuściliśmy ligę. Jesteśmy zbyt potężni. A, bo w związku z tym, że zwiększyła się nasza liczba miast, nie jesteśmy już siłą lokalną, tylko regionalną. A co za tym idzie? Mamy następujące bonusy. Plus 1 do szlaków handlowych w stolicy, plus 3 do maksymalnych relacji dyplomatycznych. Ostatnio mieliśmy 4, nadal są 4. A tutaj jeszcze się nie zaktualizowało, nadal mamy local power plus 2. Diplomatic range plus 50%, siły lokalne mają plus 10%. W dodatkowych dwóch klanów wodzowych wcześniej było plus 1. Government bonus multiplier to jest mnożnik. Mnożnik bonusu za rząd. To pole chodzi o to. I teraz w tym momencie będziemy tutaj mieli po 2. I tutaj chyba też będzie 20% i plus 2 każdej siły. Bo local power. Nie, local power nie ma plus 50. Myślałem, że local power miał już 50, a to chwila, jeszcze raz. A my mamy już plus 100, tak, to my będziemy mieli po 2. Teraz, jako że jest coś takiego, że państwa różnych rang nie mogą mieć ze sobą sojuszy, więc wszystkie sojusze, jakie mieliśmy do tej pory, zostały zmienione w nasze gwarancje niepodległości innych państw. No niestety. Ale teraz zmieniło się coś jeszcze. Poza tymi bonusami możemy teraz właśnie gwarantować niepodległość.
innych państw, co już robimy. Możemy grozić wojną innym państwom w momencie, jak mamy na nie klejmy. I możemy mieć sojusze. No i to dotyczy chyba każdego, chociaż nie. Ostatnia ranga. Great Power, przynajmniej 500 miast, nie może mieć sojuszy. Ale to jest to, że mogę mieć sojusze tylko z innymi siłami regionalnymi. No i nie możemy być w lidze defensywnej już. Co teraz zrobimy z... tą naszą dodatkowym szlakiem handlowym w stolicy? Możemy importować tylko drewno i to tylko od samych siebie. To by dodało 0,48 dukata miesięcznie. Nie za bardzo nam się to opłaca teraz. Zerknijmy jeszcze raz na populację tutaj. 1, 1. 7, 7. 13. Tylko że tutaj nie mamy dominacji jeszcze kultury. I tutaj 3. Dobra, co zrobimy tak? Stąd 2 populacje przeniesiemy do Kandulum. A stąd trzeba by przenieść po 6, żeby to miało sens. I myślę, że to już nam się nie opłaca. Dobra, tutaj też masz asymilację kulturową, bardzo dobrze. Jeden gubernator w różnych prowincjach może mieć różną, ale nam się tutaj poszczęściło i ma to samo co tutaj. O, i stąd już możemy rozpocząć migrację. To też już zrobimy. Teraz jak zwykle. Jedna jednostka migracyjna osiedla się z powrotem tutaj. Niedobrze, że mamy attrition. Więc zacznijmy po prostu od rozdzielenia tej armii. Teraz tak, tutaj jest 4, to będzie potrzeba... A gdzie było drugie zboże? Czy livestock? 2 livestocki tutaj są. Dobra, tutaj jest drugi. Potrzeba przynajmniej 3 populacji. A tu potrzeba... 5, czyli do tego jeszcze jedną dodamy stąd. Dobra, i zostaje nam 6. Minister Ekscelencji, nasz magistrat. Robi magistrat. Zwiększa podatek o 12% aktualnie. Możemy mieć albo plus 10% podatku na 2 lata, albo dać mu 100 dukatów. Znaczy, on by uzyskał 100 dukatów i zyskał lojalność. Nie potrzebujemy jego lojalności, jemu się hajsy raczej dodatkowe, no, przydałyby się, ale... Chwilę, ty jesteś wodzem klanu? Paying local cohorts. Ukromer Gondrut. Tak. To jesteś najświeższy, więc nie chcemy, żeby miał pieniądze, bo poszerzy swoją armię i może zacząć sprawiać problemy, więc zdecydowanie weźmiemy te plus 10% podatku. A co daje? Tutaj też coś jeszcze było podwójnie. Temp. Wydajność niewolników albo ofensywa okrętów, więc też się nam nie przyda.
Zasiedlacie, zasiedlacie. Teraz tutaj mamy plus jeden livestock w tej prowincji. I możemy sobie zaimportować to do naszej stolicy. O, albo winko jest dostępne też. Że ty dasz 0,18 dukata miesięcznie. A to 0,47, przy czym jeżeli my nie weźmiemy stąd 0 tego livestocka, tylko tamto, to dostaniemy 0,18 za tamto, ale na pewno ktoś inny będzie chciał livestock, za co też dostaniemy hajsy. Livestock już mamy i surplus by nam dał jeszcze raz, co nam da? Freeman promotion cost minus 10%. Nie potrzebujemy. A winko, zmniejszenie kosztu utrzymania armii. Mamy w ogóle wino? Chyba nie. Więc myślę, że dobrze byłoby w tym kierunku iść. Więc do stolicy zaimportujemy wino. Dobra. Tutaj potrzeba czterech populacji, zostaną tylko dwie. Będziemy mogli jeszcze to skolonizować. Dobra, więc zabieramy stąd dwie jednostki, idziecie tam, wykolonizujecie to. Markomania prosi o dostęp wojskowy, ok. I skolonizujemy to i na tym zakończymy ten odcinek. Dzięki tym, którzy oglądali. Jeżeli się podobało, zostawcie łapki w górę. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania co do działania gry, albo chcecie zasugerować może co zrobić dalej, bo szczerze powiedziawszy na razie tak po prostu staram się migracyjnie rozszerzyć na południe. Może czas na jakąś ekspansję większą będzie niedługo. Chociaż bardzo mało manpowera mamy. W ogóle tutaj odnowienie manpowera trwa 25 lat. W Europie Universalis to jest tylko 10. I w Europie Universalis jest zawsze podstawowo przynajmniej 100 miesięcznie. Tutaj tego nie ma. Więc... auć. Manpower bardzo powoli się odnawia. Podsumowując. Zawsze są niewolnicy. Przy czym są oni bardzo drodzy. Dobra. Kończymy odcinek. Dzięki tym, którzy oglądali raz jeszcze. I do następnego razu. Siemanko.